Naprzód! Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Geralt! Jak zawsze w porę! Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Jebałe! Trzymajcie się w kupie! Teraz! Ha! Jak za dawnych dobrych czasów, co? Ta, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali z wewnątrz. A mówiłem, żeby tu nie przychodzić. No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druku. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero! Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i dziki gon. Niedobrze. Nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. O, list od wdzięcznej muzy. A tajemnica korespondencji? Lico me spłonił rumieniec. W czystą ekstazę wpadłam chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach mej duszy. Dziesięć beczek wytrawnego z Tusson, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Ta, Jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem.
A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok.